pierwsze piłkarskie wspomnienie jest związane tutaj właśnie z Polonią. Nabory do mojego rocznika w 2004 roku u trenera Jakuba Dębca. Na pewno jest to miłe wspomnienie, bo odbywały się te zajęcia wtedy jeszcze przy szkole, przy Lewartowskiego. Była tam krótka gierka i po tych testach zostałem przyjęty do Polonii. Pierwsza koszulka piłkarska to koszulka Jerzego Dudka z Liverpoolu. Tak naprawdę od tego meczu finałowego Liverpoolu z Milanem rozpoczęła się moja przygoda z bronieniem. Od tego meczu Jerzego Dudka no, zagrał taki mecz, że wtedy stwierdziłem, że sam chciałbym kiedyś dojść do takiego poziomu i to jest droga, którą chcę podążać w życiu. Od 2005 roku chyba. Jakoś tak sympatyzuję z Chelsea Londyn. Głównie dlatego, że wtedy dostałem swoją pierwszą grę FIFA 2005 i jakoś tak tam z automatu było, że wybierało tą Chelsea i jakoś tak się zżyłem wtedy z tą drużyną i od tamtego czasu sympatyzuję z nimi. Od nazwiska. Skrót od nazwiska to jest pseudonim wymyślony przez trenera Piotra Dziewickiego. W czasach, kiedy tutaj była jeszcze czwarta liga, to jak zacząłem wtedy przychodzić na treningi do tej reaktywowanej pierwszej drużyny, to trener Dziewicki wymyślił mi taki pseudonim i z tym pseudonimem tak naprawdę przez całą swoją przygodę seniorską jestem związany w każdym klubie. Na pewno to był mecz z Odrą Opole na zapleczu Ekstraklasy, ale nie jestem w stanie dokładnie podać roku. Wydaje mi się, że wtedy było albo 0-0, albo 1-1. Był mecz na pewno remisowy, to chyba byłem na trybunach. Wtedy jeszcze trybuna główna nie miała zadaszenia. I potem był też mecz z Odrą Opole, to jest pierwszy mecz, na którym podawałem piłki na... Jako akademia mieliśmy wejście na trybunę główną. Chodziliśmy na te mecze całą drużyną, a potem jakoś spodobało mi się atmosfera panująca na trybunie kamiennej i zacząłem stopą potem chodzić na trybunę kamienną, a potem już w sumie samemu. Nie umiem tego do końca wytłumaczyć, to trzeba było być wtedy na tej trybunie, żeby to poczuć, żeby to przeżyć, ale wtedy faktycznie te mecze na kamiennej. Sam mecz był wtedy czasami drugorzędny, chodziło się głównie na to, żeby po prostu poczuć tę atmosferę otaczającą ten mecz. Były takie mecze, że była atmosfera taka, że jak podnosiło się nogę, to normalnie się od ziemi odbijał głos i takie wibracje szły. Takie rzeczy się przeżyło w tym klubie. Raczej spokojne spędzanie czasu. Raczej jestem typem domotora. Lubię spędzać czas w domu z narzeczoną na kanapie. Czytać książki, oglądać filmy, oglądać seriale. Wcześniej w czasach młodości to na pewno byłyby Gwiezdne Wojny, a teraz ulubionym filmem myślę, że ciekawy przypadek Benjamina Buttona. Myślę, że wszystkie książki Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie mógłbym z czystym sercem polecić. Jestem wielkim fanem polskich Tatr, więc na pewno mam w planach kilka wycieczek górskich na szczytach, których jeszcze nie udało mi się zdobyć. To jest takie marzenie bardziej po karierze, bo obecnie trochę to koliduje z wymogami kontraktowymi, ale na pewno wielka korona Tatr to jest gdzieś taki cel po karierze, który chciałbym zrealizować. Jestem też takim typem człowieka, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i zdobywając kolejne szczyty patrzy się coraz dalej i dalej, tak? Więc no, na razie ograniczam się głównie do Tatr, ale myślę, że jeżeli po karierze starczy mi czasu, to sięgałbym też dużo dalej, na dużo wyższe szczyty. Może nie Kilimandżaro, bo to akurat nie jest... Bardziej mi się podobają góry w stylu alpejskim, więc myślę, że bardziej w tamtym kierunku. Historykiem. Mam predyspozycje genetyczne, ponieważ mój tata jest z wykształcenia historykiem i sam mam łatwość w zapamiętywaniu dat, poza tym poznawanie historii i nauka o historii sprawia mi swego rodzaju przyjemność. Nie wiem, nie mam konkretnego piłkarza, w którym marzę, żeby zagrać. Marzę, żeby spełniać własne ambicje i własne cele i na tym się skupiam. Mam trochę przesyt z tym, ile czasu sam poświęcam piłce.
więc raczej jako odskocznie oglądam inne sporty, ale to różnie. Lubię w zimę pooglądać skoki, lubię w lato pooglądać żużel, lubię pooglądać jakieś mistrzostwa świata, w lekkiej atletyce na przykład. Więc to jest raczej różne dyscypliny sportu oglądam. Kogoś Puchatek. Jest to bajka, na której się wychowałem i która jest mi bardzo bliska po prostu. Stałem, to jest prezent od mojej narzeczonej. Nie wiem, ja jestem bardzo też krytyczny do oceny samego siebie i nawet sytuacje, które zapamiętuję z boiska, które wydaje mi się jakieś takie, że były naprawdę fajne, to potem widzę je na nagraniu i już nie robię jednak na mnie takiego wrażenia i raczej doszukuję się jakichś detali, które można poprawić i podciągnąć. Najbardziej doceniam żarty Krystiana Pieczary, bo jest taki trochę czarny humor czasami. Lubię taki klimat żartu. Albo żarty Rafała Paropczyka, bo też to są żarty właśnie takie, czasami bardziej inteligentne. Najlepszy piłkarz, który miałem okazję zagrać, to Dani Ramirez, bo nie widziałem zawodnika, który miałby większy piłkarski luz i z piłką czasami robił rzeczy naprawdę niemożliwe. Szczególnie dla mnie jako bramkarza było to czasami niesamowicie problematyczne, jak wychodził na treninga strzelskiej w sytuacji 1-1, bo miał taki wachlarz rozwiązań tej sytuacji, że nie dało się czasami, nie dało rady tego po prostu obronić. Polonia Warszawa to dla mnie klub, który mnie wychował i któremu zawdzięczam sporo podczas kariery juniorskiej. Chciałbym teraz oddać to, kiedy jestem już seniorem. Z Polonią chciałbym zdobyć Mistrzostwo Polski.